Bitwa Warszawska jest jedyną bitwą i wojną wygraną przez nas samodzielnie od końca XVI wieku. Bitwą i wojną, która uratowała, jeśli nie całą Europę, to przynajmniej poważną jej część od zalewu bolszewickiego. Zarówno Lenin, jak Trocki uważali, że przez trup burżuazyjnej Polski dojdzie do rewolucji światowej. Zdecydowaliście się Państwo na realizację w technice 3D. Jakie zalety widzi Pan w tej technologii? Same. To jest technika w pewnym sensie nie tyle rewolucyjna, bo ona obecna w kinematografii jest od lat 50. Natomiast dopiero w tej chwili dzięki kamerze cyfrowej możliwości synchronizacji dużo łatwiejsze niż kiedyś ta technika dojrzała. Można robić filmy w sposób prostszy. No nie znaczy, że łatwy, to jest ciągle bardzo skomplikowana technika w tej fazie chorób dziecięcych, no ale na pewno łatwiej niż kiedyś, kiedy próbowano synchronizować dwie kamery 35 mm. To jest świat nowy, w związku z tym nowe środki wyrazy, na pewno rewolucja w kinie 3D i nie tylko w kinie, widowisku, telewizji, grach komputerowych będzie się coraz bardziej rozrastała i myślę, że to jest taka sama cezura w historii kina, jak pojawienie się dźwięku, czy też taśmy kolorowej. To na pewno pozostanie z nami na zawsze, będzie się rozwijało. No i cieszę się, że polski film powstaje pierwszy w tej technologii. Jednocześnie film dla Polski bardzo ważny, dla polskiej historii, dla młodzieży, która niewiele wie na temat tego okresu w polskiej historii. Także myślę, że to decyzja była jak najbardziej właściwa. Pierwszy raz wszyscy robimy w technice 3D. I nagle się okazało po iluś próbach, że wszystkie pomieszczenia, wszystkie dekoracje budowane to muszą być 3 razy większe niż normalnie się to robi, dlatego że cała ta technika, te 3 zestawy kamer za nami plus ogromny pokój pełen komputerów, monitorów, jakichś rzeczy, które nie do końca rozumiem nawet co one robią, te mechanizmy muszą być tuż, no, znaczy dosłownie najlepiej przez ścianę obok. W związku z tym no wiele zamiarów takich, że to tu sobie zrobimy garderobę kabaretu, a tu scenę kabaretu, nagle padło, bo tam nie ma tyle miejsca. To jest inna ostrość w obiektywach, czyli pewne szczegóły, które kiedyś nie były widoczne w normalnych kamerach, w tej chwili raptem zyskują na pewno znaczeniu. Nic to nie zmienia w pracy aktora. Każdej ekranizacji dokonywanej przez Pana, a przynajmniej wielu z nich, towarzyszy taka ogólnonarodowa dyskusja na temat obsady, ale w tym przypadku chyba nie było żadnych kontrowersji. Kontrowersje są zawsze, tylko że pamiętajmy o tym, że sztuka, a zwłaszcza film, chociaż jest sztuką wielkiej kompilacji, to reżyser jest nie tylko kompilatorem, ale też jedynym człowiekiem, który może podejmować decyzje. I obsadę niestety lub może stety nie dokonuje się przez aklamację, przez głosowanie, a decyzją reżysera. Moje decyzje są takie, a nie inne. No i jak się okazało, w większości wypadków później widz przyjmuje tych aktorów jak i własnych bohaterów. Bez wątpienia należy Pan do ulubionych aktorów Jerzego Hoffmana. Tym razem Sprawdziło przyjemność. Tym razem kreuje Pan prawdziwą postać. Proszę opowiedzieć, jak pracują Panowie nad tą rolą. Kto wie, czy to jest większa odpowiedzialność podjąć się zagrania Piłsudskiego, to za każdym już aktorzy jacyś przede mną przecież to robili. I w filmie, i w teatrze, w spektaklach telewizyjnych. Świetni aktorzy. I za każdym razem no to jest to taka, czy się sprosta pewnej legendzie, która jednak jest i żyje i we wspomnieniach, i w dokumentacjach, i w biografiach, anegdotach, fotosach, a nawet fragmentach kronik starych filmowych, które to wszystko oczywiście i przeczytałem, i obejrzałem, no ale w pewnym momencie no, już trzeba przestać udawać i powiedzieć sobie, przyjrzawszy się uważnie pracy
pani charakteryzator przede wszystkim i jak gdyby coś zrozumieć z tajemnicy tej postaci, którą nie będzie mi dane przekazywać w sensie biograficznym, psychologicznym, bo to są momenty, tak jak to mówię, jak gdyby towarzyszyła kamera TVN24 tym wydarzeniom i towarzyszy w tym, kiedy coś ważnego się dzieje i marszałek coś przyjmuje delegację, przyjmuje defilanę, odprawia na wojnę żołnierzy, czyli to są takie jakby skronik filmowych. To, co było historycznie, to to, co zostaje w filmie, to kostium, a reszta to psychologia, którą należy jakby w miarę wiarygodnie oddać. A psychologia jest w każdym człowieku z nas, prawda? Mamy każdy z nas swoje uczucia i tymi uczuciami operujemy. Co szczególnego zobaczymy na planie nowego filmu pana Jerzego Hoffmana? No ja myślę, że przede wszystkim właśnie te efekty, te 3D. Jednak pan Sławomir Idziak gwarantuje pewną nie chciałbym nazwać wizjonerstwo, ale jest to człowiek z dużą wyobraźnią. W związku z tym to wolno się toczy, wolniej znacznie niż normalne zdjęcia, ale każde ujęcie, każde jakieś postawienie kamery ma sens. Oczywiście są różne niespodzianki, bo nagle coś wychodzi z boku, to z kolei my musimy wtedy interweniować, nagle coś uzupełniać, ale póki co te pierwsze dni idą. Zauważyłem, że zawsze stara pan się o to, żeby były modne aktorki. Natasza Urbańska jest przede wszystkim wspaniałą tancerką i świetną śpiewaczką, a ponieważ gra tancerkę i śpiewaczkę, więc będzie grała w jakimś sensie samą siebie. I uważałem, że jest po prostu najodpowiedniejszą kandydatką do głównej roli kobiecej. To jest pani debiut filmowy. Na dużym ekranie rzeczywiście. Na dużym ekranie. Kim jest ta postać? Aleksandra Raniewska. Po drodze zmieniam moje nazwisko na Krynicka. Na początku moim naturalnym środowiskiem jest kabaret, w którym jestem schodzącą gwiazdą. I to jest też okres, gdzie Polska w końcu odzyskała niepodległość. I takie to są dwa lata po odzyskaniu niepodległości, gdzie wszyscy zaczynają oddychać w końcu polskim powietrzem. Tak. I po raz kolejny bolszewicy wkraczają i ona w to nie wierzy, jak to, przecież dopiero co się skończyło, już jest wszystko dobrze i nagle jej mężczyzna wyrusza na front. Nie ma tam dużo, żebym próbował odsłonić jego tajemnicę prywatności, ale parę rzeczy przypuszczam, że mi się uda. Mam wyglądać dobrze i być wiarygodny. Ja się bardzo cieszę, że taka rola powstała, taka romantyczna rola, gdzie możemy się przyjrzeć tej kobiecie. To nie jest przy okazji mężczyzn, ta kobieta się pojawia, tylko tak naprawdę troszkę wokół niej się to wszystko dzieje. No tak, bo często się mówi, właśnie kobiety często mówią, że w kinie to jakby kobiety są dodatkiem do mężczyzn. To rzeczywiście jest to duża, fajna, romantyczna i wspaniała rola. W ubiegłym roku na festiwalu w Gdyni otrzymał pan nagrodę za upór i determinację w tworzeniu filmów historycznych. Ile uporu i determinacji wymagało przygotowanie do filmu Bitwa Warszawska, rok 1920? Proszę wyobrazić, że mniej niż można byłoby oczekiwać. Właściwie wszelkie prace rozpoczęły się dopiero wtedy, gdyśmy mieli zagwarantowane przynajmniej, jeśli nie wszystkie, to poważną część pieniędzy, które nam pozwoliły później się starać o dofinansowanie w Instytucie Sztuki Filmowej. Także rzecz tu się miała odwrotnie niż zwykle. No a jeśli chodzi o nagrodę, no była ona za całokształt, za determinację, ale widocznie jeszcze nie był to całokształt.